Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. listy szkodników Wałęsy, protestu mediów prywatnych czy zmiany stosunków własnościowych w Polsce. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. I tu pan Trevor Ochmanek. Wielce czcigodny panie redaktorze, po publikacji listy szatanów Kukuńka mam pewne wątpliwości, jak mamy się do pana zwracać. Czy nie byłoby bardziej na miejscu, aby witać pana tradycyjnym Ave Satan? No, wie pan, to jest delikatna sprawa, bo z jednej strony to mi pochlebia, że Kukuniek mnie zauważył, ale z drugiej strony ja nominacji dokonywanych przez Kukuńka nie traktuję aż tak bardzo serio. W związku z tym proponuję, żeby zwracać się do mnie tak jak dotychczas, bo nie wiadomo, u Kukuńka w głowie tam koncepcje mnożą się jak króliki. Nie wiadomo, co mu jutro do głowy przyjdzie, więc być może, że opublikuję jeszcze jakieś inne listy. Także na razie lepiej nie stwarzać faktów dokonanych. Pan Adam Sosnowski. Panie Stanisławie, jeszcze jedno pytanie z ostatniej chwili. Czy protest Polsatu TVN, Antyradia, Tok FM-u, etc. to element ciamajdanu ze strony USA i owczarków niemieckich? No nie, myślę, że naczelnik państwa tutaj zresztą już występował w 2019 roku z takim pomysłem, ale przyjechał do Warszawy ten, czy był, chyba był, wiceprezydent PN, stupnął nogą i naczelnik państwa się z podkulonym ogonem z tego wycofał. Tak jak się z podkulonym ogonem wycofał z nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Ja myślę, że tu tym wymienionym przez pana stacjom telewizyjnym i Gazecie Wyborczej nie chodziło o żadną wolność słowa, bo przypominam, że one nawet nie odważyły się pisnąć albo nie chciało im się pisnąć, jak Zuckerbergi zdejmowały programy innych takich mediów internetowych, czy likwidowały monetyzację, więc to im nie przeszkadzało. Dopiero jak tutaj pojawił się pomysł, żeby ich ruchnąć, no to wolność słowa, aj waj i tak dalej. No tu mają potężnych sojuszników w postaci Żydów i w postaci tam pani Daniels, taka z Departamentu Stanu, też już tupnęła nóżką, więc zobaczymy, co będzie. Będzie chyba tak, bo tak wielce czcigodny poseł Gowin tutaj powiedział, że jego ugrupowanie nie poprze tego pomysłu. No to jak nie poprze i jeśli zachowa stan posiadania w Sejmie, no to pomysł nie wejdzie w życie i tyle. Więc nie ma tu specjalnie nad czym się zastanawiać. A owczarki niemieckie? Myślę, że nie. Myślę, że owczarków niemieckich. Chociaż no, myślę, że najwyżej wydawców na przykład Onetu czy tamtych takich. O. Pan Filip Gruszczyński. Witam panie Stanisławie. Od wielu lat oglądam i czytam pańskie felietony i cieszę się, że jakiś głos rozsądku jeszcze się w tym kraju ostał. Dziękuję bardzo. Moje pytania do pana są następujące. Pierwsze, czy obecne zaplanowane bankructwo przedsiębiorców to sposób na rozliczenie się z narodem wybranym w kwestii roszczeń? Już pojawiają się informacje o inwestorach zainteresowanych zakupem bankrutujących hoteli. No to prawda, jeżeli, znaczy prawda, no, jest to prawdopodobne. Jeżeli bowiem całe segmenty gospodarki, to znaczy prywatnego sektora, zostaną zdemolowane, no to właściciele zbankrutują, dotychczasowi właściciele, ale przecież te hotele, wszystkie te obiekty to zostaną i ich wartość użytkowa się z tego powodu nie zmieni. W związku z tym, kto to kupi? Ten, kto będzie miał pieniądze wtedy, a pieniądze będą miały dwa ośrodki, mianowicie rząd i starsi i mądrzejsi. Także jest to bardzo prawdopodobne. Niezależnie od tego, jakie intencje rządowi przyświecają, ale wcale bym nie wykluczał, że takie też. Drugie pytanie. Jak PiS zdoła pogodzić wasalstwo wobec USA i stosunek nowego prezydenta do akcji typu strefa bez LGBT? To będzie zabawna gimnastyka.
No, to będzie zabawna gimnastyka, ale jak nie uda się PiS-owi pogodzić jednego z drugim, no to zostanie, że tak powiem, zdmuchnięty z pozycji lidera politycznej sceny i to miejsce zajmie Szymon Hołownia, który już jest tutaj przygotowywany od co najmniej prawie roku, czy tam co najmniej roku na jasnego idola. Trzecie pytanie. Czy widzi pan jakieś antidotum na to ogłupienie społeczeństwa, które zaczyna zbierać swoje żniwo? Pozdrawiam, życzę panu i nam wszystkim, by pański głos rozsądku jeszcze wiele lat nam towarzyszył. Dziękuję za te życzenia. No są dwie możliwości. Albo osiągniemy, że tak powiem, dno i wypełni się tutaj czara goryczy. No i trzeba ją będzie wypić. I czekać, ja już się nie doczekam, ale inni młodsi się doczekają, że nastąpi jakaś reakcja, bo każda akcja budzi reakcję. Nastąpi jakaś reakcja taka zdroworozsądkowa, ale na to trzeba będzie czekać. A droga na skróty to jest taka, że no, stanie się coś takiego, że ludzie się opamiętają. Niestety presja na duraczenie jest tak silna, że bardziej prawdopodobna jest ta pierwsza ewentualność. Pan Piotr Bernaciak. Dzień dobry, szanowny panie Stanisławie. Dwa szybkie pytania. W swoich nagraniach dużo odwołuje się pan do naszych sąsiadów w postaci Rosji i Niemiec. A co może pan powiedzieć o pozostałych sąsiadach? Czy są oni mocni względem Polski? Czy w razie zagrożenia militarnego możemy liczyć na pomoc, czy raczej wręcz przeciwnie, na atak? Polska dyplomacja zagraniczna od kilkunastu lat leży. Jest to bardzo niepokojące zjawisko. No tak całkiem nie leży, bo przynajmniej w tym zakresie, tu w Grupie Wyszehradzkiej, to te kontakty są utrzymywane, a te państwa, o których pan tu wspomniał, to są w Grupie Wyszehradzkiej. One są słabsze od Polski. Myślę, że żaden atak z ich strony nam nie grozi, dlatego że no, jaki interes ma Słowacja w atakowaniu Polski? Jaki interes mają Czechy w atakowaniu Polski? Żadnego, więc to, żeby wojna się toczyła, to musi być jakiś powód, a tutaj takiego powodu nie widzę. Drugie pytanie. Czy znana jest panu Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności? Organizuje ona program szkolenia liderów. Czy może pan powiedzieć coś, co o tym programie chodzi? Bardzo dziękuję za wszystkie poprzednie odpowiedzi. Życzę jak najwięcej powodów do uśmiechu. Pozdrawiam serdecznie. No, dziękuję za te życzenia. Słyszałem oczywiście o Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ona powstała na podstawie ustawy kongresu, chyba jeszcze na przełomie lat 80. 90. No i jak sama nazwa wskazuje, to ze szkoły liderów. Znaczy sama nazwa na to nie wskazuje, ale głównym jej tutaj kierunkiem działania jest szkolenie liderów. Co to znaczy? No to znaczy agentury wpływu. Agentury wpływu. Jak Maria Ludwika Gonzaga, czy Ludwika Maria Gonzaga, przybyła do Polski, przypłynęła do Polski, żeby poślubić króla Władysława IV. A potem, jak Władysław IV umarł, to została żoną jego brata Jana Kazimierza. To przywiozła do Polski ze sobą kilkadziesiąt takich młodych panienek z takich arystokratycznych rodzin francuskich, ale podupadłych materialnie, po to, żeby je w Polsce wydać za mąż, za takich no, magnatów polskich, no i w ten sposób utworzyć stronnictwo francuskie. Kiedyś tak się to robiło, a teraz to się tak robi, to tańszym kosztem. Liderów tam się wyszkoli, liderzy już wiedzą, z jakiego klucza mają ćwierkać. Co więcej, niektórzy z nich myślą, że to wszystko naprawdę, ale to jest jedna tylko szkoła liderów, a druga szkoła liderów to
to jest przy Departamencie Stanu. To tu jest zupełnie inna sprawa. Tutaj już nie ma żadnych wątpliwości, o co chodzi, bo to nawet na stronach internetowych ambasady amerykańskiej to jest expressis verbis powiedziane, żeby ci liderzy, jak już zajmą tam eksponowane stanowiska w swoich bantustanach, to żeby pamiętali o tym, jaki to jest, jaki Amerykanie mają interes w tych bantustanach. Także to tak to wygląda. Tak się to teraz robi. Pan Paweł Wątek. Szanowny panie Stanisławie, mam pytanie dotyczące naszych bliższych sąsiadów ze wschodu. Co może pan powiedzieć na temat narodu ukraińskiego i czy w ogóle taki istnieje, nie został niejako sztucznie wytworzony? Mam wielu znajomych z Ukrainy i jedni upatrują swoich korzeni w Rusi Kijowskiej, natomiast inni odnoszą się do Kozaków i można mieć wrażenie, że szukają jakiegoś narodowego spoiwa na siłę, aby rozbudzić nacjonalizm, a wewnętrznie są bardzo podzieleni. Pozdrawiam i życzę dla odmiany pieniędzy i jeszcze raz zdrowia. No dziękuję za takie miłe, praktyczne życzenia. Myślę, że naród ukraiński istnieje. Bo nie wypadałoby przynajmniej Polakom negować istnienia narodu ukraińskiego, skoro takich cięgów naród polski, Polacy doznali właśnie od tych, którzy się uznawali za reprezentanta tego narodu i chyba rzeczywiście pozostają nim do dnia dzisiejszego, bo właściwie można powiedzieć tak, że banderowcy są jedyną autentyczną siłą polityczną na Ukrainie. Reszta to są prywatne, że tak powiem, wojska tamtejszych oligarchów, ale wydaje mi się, że naród ukraiński istnieje. Natomiast czy tam korzenie w Rusi Kijowskiej, czy u Kozaków, ja bym się skłaniał raczej do Kozaków, dlatego że no, Ruś Kijowska była tak dawno, że to mało kto tam pamięta. Poza tym Tatarzy jeszcze w międzyczasie tutaj się przewalili przez te tereny. Natomiast jeśli chodzi o Kozaków, no to rzeczywiście wtedy coś na kształt świadomości narodowej się zaczęło kiełkować. Także ja bym tutaj od tego momentu to odnotowywał. Pan Eusebiusz Krwan, no to już dosyć długo, no nie tak długo jak powiedzmy naród polski, czy tam inne narody, bo Chińczycy na przykład 6000 lat, to jest starzec wśród narodów. Pan Eusebiusz Krwawy. Szanowny panie Stanisławie, co pan sądzi o zatrudnianiu Ukraińców w polskich służbach mundurowych? Czy wie pan o tym, że od kilku lat w polskich szkołach, między innymi tych prowadzonych przez lubelski ZDZ, powstają dedykowane dla nastoletnich Ukraińców klasy mundurowe? Uczniowie mają zapewniony przez nasze państwo WIKT i opierunek, bezpłatną naukę języka polskiego, stypendia, a po zakończeniu nauki zagwarantowaną pracę. Szkoły płacą ukraińskim naganiaczom prowizję od każdego zwerbowanego ucznia. Czy z punktu widzenia wydarzeń całkiem niedalekiej przeszłości, takich jak na przykład Wołyń, takie postępowanie jest pożądane z punktu widzenia polskiej racji stanu? Niezmiennie pozdrawiam i życzę dużo radości skomentowania otaczającej nas rzeczywistości. No my z tymi Ukraińcami to możemy wyjść na tym jak uczeń czarnoksiężnika, ten, który nie potrafił już później okiełznać tych mocy, jakie wyzwolił. Wydaje mi się, że to są mrzonki takie, że tu, ale to się powtarza historia z kozatkami. No, możemy paść ofiarą własnych złudzeń w związku z tym. Także ja bym tego nie robił, bo zwłaszcza, że tutaj wśród Ukraińców żyjących w Polsce, mam na myśli przede wszystkim Związek Ukraińców w Polsce, to tam wpływ mają banderowcy, więc to myślę, że to jakoś się tam może przekładać na tych młodych ludzi. Pan Tomasz Pietrzak. Panie Stanisławie,
W 2019 roku NBP zakupił ponad 100 ton złota. Czy wiadomo za ile? Czy może w ramach spłaty dla starszych i mądrzejszych kurs nie był zaburzony? Jakie jest Pana zdanie na ten temat? Serdecznie życzę zdrowia dla Pana i rodziny. Dziękuję za życzenia. No nie wiem, po jakiej cenie kupił Narodowy Bank Polski wtedy te 100 ton złota. Inne banki też kupowały wtedy złoto, więc mogła być, a to wskutek tego, mogła być cena wysoka, bo jak jest popyt, no to cena rośnie, zwłaszcza na rynku złota. Także, ale żadnych tutaj takich szczegółów nie znam na tyle, żeby tutaj mieć kategoryczne jakieś zdanie, czy to jest forma spłaty dla starszych i mądrzejszych, czy nie. Pan Michał Gruchocki, mistrzu, zamiast pytać, postawię dzisiaj swoją tezę. Według mnie Prawo i Sprawiedliwość nie jest stronnictwem amerykańsko-żydowskim. Moim zdaniem PiS jest stronnictwem amerykańskim. Polityka tej partii powoduje dla diabelskie jęki wszystkich środowisk żydowskich w Polsce i za granicą. Jeśli się mylę, proszę o wskazanie kilku strategicznych interesów na linii Polska-Izrael. Z góry dziękuję za podjęcie tematu. No, proszę zwrócić uwagę, że wszystkie takie inicjatywy, które wydawały się wymierzone w Żydów, żadna z nich się nie udała. Z każdych tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości musiał się wycofać. Co więcej, no proszę zwrócić uwagę, że na przykład dzisiaj ukazał się, czy wczoraj, czy dzisiaj ukazał się taki list otwarty doktora Cęckiewicza w sprawie nominacji tego dyrektora IPN we Wrocławiu. Pan doktor Cęckiewicz powiada, że to błąd, bo on tam był kiedyś w ONR-ze, ten dyrektor i tak dalej, i tak dalej, co może zaszkodzić Polsce i tak dalej, a przede wszystkim nie powinniśmy Polsce szkodzić, tylko tego. Otóż Żydzi próbują, na ile się mogą tutaj, na ile mogą ostentacyjnie sztorcować polski rząd. No i przekonamy się, co będzie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie, który nakazał, przeproszenie, bardzo łagodnie się odniósł, pani Engelking i panu Grabowskiemu, nakazał przeproszenie pani Filomeny Leszczyńskiej za to, że oni w takiej powieści sensacyjnej Dalej jest noc, obsmarowali stryja tej pani Leszczyńskiej. No ale ciekawe, czy w sądzie apelacyjnym ten wyrok zostanie utrzymany, że też sąd apelacyjny uniesie się słusznym gniewem i nakaże pani Leszczyńskiej kategorycznie przeprosić panią Barbarę Engelking i pana Grabowskiego. Zobaczymy. Dotychczas było tak, że jak Żydzi tupnęli nogą, albo Amerykanie tupnęli nogą, no to rząd polski spod kulonym ogonem się wycofywał. Więc to, ale to nie znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość jest antyżydowskie. Przypominam, że rząd in corpore bywał w Izraelu i tam rozmaite porozumienia, o których właściwie nic nie wiemy, zawierał, że kupuje tam od Izraela różne rzeczy, które Izrael sprzedaje też Ruskim. Także no, bez zatwierdzenia Prawa i Sprawiedliwości przez Izrael, Prawo i Sprawiedliwość nie mogłoby zostać ekspozyturą stronnictwa amerykańskiego. Pan Michał Gruchocki, mistrzu, czy za 1/4 wygranej w programie Milionerzy zgodziłby się pan być moim kołem ratunkowym? No zgodziłbym się nawet bez tej 1/4, tylko wie pan, mógłbym być dla pana takim kołem ratunkowym, jak to w filmie Rejs. Tam jest taka scena, jak rzucają ze statku do wody koło ratunkowe i ono tonie natychmiast. Więc nie wiem, czy to by był dobry pomysł. I tą wątpliwością kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Do zobaczenia w cykielu następnym.
Proszę Państwa, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, potem tylko jeden moment i już jest nowy rok, no a później styczeń, luty, marzec, kwiecień, w kwietniu Wielkanoc, a zaraz po świętach Wielkanocnych, to znaczy miesiąc po świętach Wielkanocnych, będą wybory do Parlamentu Europejskiego. No więc już dzisiaj widać objawy amoku, to znaczy ponieważ konkurs na te synekury lukratywne został właściwie już otwarty, czy się otwiera na naszych oczach, więc objawy amoku się zaczęły. Będziemy z satysfakcją obserwowali, jak będzie amok narastał. Gdzieś właśnie w okolicach Wielkiej Nocy kulminacja nastąpi, no a potem te lukratywne mandaty zostaną rozdysponowane, lud zasiądzie na mandatach zadami swoich przedstawicieli, no i wtedy nastąpi bolesny powrót do rzeczywistości. Ale zanim nastąpi bolesny powrót do rzeczywistości, to nasi umiłowani przywódcy stręczą nam rozmaite iluzje. No i pobożny poseł Gowin, który założył lazaret dla ofiar rozmaitych rozłamów partyjnych pod pretensjonalną nazwą Polska Razem, stręczy zdumionej publiczności pomysł, żeby rodzice głosowali również za dzieci. No ale ponieważ konstytucja powiada, że trzeba szanować poglądy dziecka już w miarę, kiedy ono tych poglądów się dorabia, no to na przykład nastolatkowie, którzy miewają czasami poglądy polityczne, bo na ogół to niekoniecznie, ale niektórzy miewają, no to żeby 1/20 czy 20% głosu, 1/5 głosu, żeby oni jednak mogli oddać. Proszę Państwa, rodzi to pewien dodatkowy problem, bo już dzisiaj przy tym sposobie liczenia głosów, jak towarzysz Stalin mówił, że nieważne kto głosuje, więc mogą i dzieci, tylko ważne kto liczy głosy, prawda? Więc już teraz przy tym systemie liczenia głosów, kiedy dzieci jeszcze nie głosują, ruskie serwery rozgrzewają się do czerwoności, a co mówić wtedy? Już wtedy nikt by nie doszedł prawdy, w związku z tym Razwiedka mogłaby od razu wyznaczać termin, znaczy od razu z góry wyznaczać wyniki wyborów i tak nikt by tego nie był w stanie sprawdzić. W związku z tym nie jest wykluczone, że jakiś szatan pobożnemu posłowi Gowinowi szlep podszepnął taki pomysł. Ale to jeszcze nic w porównaniu z pomysłem, który zaprezentował pan prezes Jarosław Kaczyński. I to zupełnie serio. Podobno bez prochów, które tak mu zmieniły osobowość podczas wyborów prezydenckich, to tym razem bez prochów i na trzeźwo. Powiedział, że wie, jak zdobyć 1 bln zł, i to podkreślił jeszcze, że nie, to nie pomyłka, że 1 000 mld zł, żeby oczywiście, kiedy obejmie władzę, no bo przedtem to nie, gdy tylko w Polsce obejmę władzę, to je zainwestuje. Proszę Państwa, to jest propozycja podobna do tej, jaką w swoim czasie złożył nasz Kukuniek. Tylko Kukuniek mówił o 100 milionach dla każdego, podczas kiedy pan prezes Kaczyński, domyślam się, że ten 1 bln zł to od każdego by chciał jakoś wydrenować, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, jaka rzeczywiście w Polsce przebywa, to znaczy około 35 milionów, bo 3 miliony już zdążyły wyemigrować albo umrzeć, no to na każdego by wypadły około 30 tysięcy złotych, dokładając do tego prawie drugie 30 tysięcy złotych, które przypada z racji długu publicznego, no to ładny interes. Do końca życia byśmy się nie wypłacili, zwłaszcza gdyby te inwestycje, które pan prezes Kaczyński nam tutaj obiecuje, okazały się nietrafione, bo nie zapominajmy, że Edward Gierek też pożyczył 40 miliardów dolarów na inwestycje, no, które w większości okazały się nietrafione, co zresztą go zgubiło. Więc proszę Państwa, taka to jest sytuacja,
Ale to przecież nie jest ostatnie słowo, ten 1 000 000 złotych, bo jeszcze SLD się nie wypowiedziało. No i dziwnie osobliwa trzutka posła Palikota. Co prawda dziwnie osobliwa trzutka posła Palikota prochu tam nie wymyśli, tym bardziej, że dostała ostatnio po nosie od niezawisłego sądu, który uznał, że krzyż w sali plenarnej Sejmu nie powinien być wcale, nie musi wcale być usuwany, ponieważ jest trwale obecny w przestrzeni publicznej. Dziwnie osobliwa trzutka posła Palikota zazgrzytała zębami, aż iskry poszły, tak jakby stado szatanów tam uprawiało bliskie spotkania trzeciego stopnia. No i na pewno z jakąś ofensywą wystąpi, ale ponieważ pobożny poseł Gowin właśnie przejął inicjatywę w zakresie hasła Przyjazne Państwo, to rozumiem, że poseł Palikot i jego dziwnie osobliwa trzutka będzie już na trwale delegowana na odcinek światopoglądowo-genitalny.